Halo. Słyszymy cię. Halo. Kontestacja. Startujemy kontestację. Halo? Witam was. Kamil Cebulski. Halo. I halo odpowiada. Janek odpowiada halo. No. Słyszysz, Janku? Nie, Janek jednak nie słyszy, ale wróci za chwilę. A dzisiaj co? Mamy 17 października 2012 roku. O. I będzie audycja, jak nas tylko Janek usłyszy. Ale ja mam. Ja nic nie słyszę. Znaczy już słyszysz. Przerywa mi i nic nie słyszy. Matko Święta. No to straszne rzeczy, no ale my cię dobrze słyszymy. Halo? Cześć, Janku. No jestem, słuchaj, a słyszysz mnie? Słyszę, dobrze. Dajesz, jesteśmy na antenie już. No to już zamykam. Okay. Nie, bo coś mi pokazało nagle, że wszystko jest, wiesz. Może nie zamknąłeś dachu i takie wiesz, problemy. Może wiesz, ale wiesz, że nie można dachu zamykać jak. Jak pada deszcz. Jak pada deszcz, albo jak nie pada. Ale to może do tego tematu dojdziemy, dlatego że w pewnym sensie zostałem nawet dzisiaj. Odczułem. Tę sytuację na własnej skórze. No, to opowiem wam za chwilę. Zresztą nie po raz pierwszy. Natomiast mamy taką propozycję. Nie wiem, czy się na to zgodzicie, ale jak się nie zgodzicie, to po prostu będziemy ją realizować bez waszej zgody. No nie, żartuję, ale jakbyście mieli jakieś uwagi, no to bardzo prosimy. Chodzi o to, że tutaj już parokrotnie rozlegały się głosy, że my taką audycję prowadzimy trochę niezorganizowaną, znaczy, czy ja to jestem tym dezorganizatorem, że popadam w dygresję, że zmieniam, że właściwie nie wiadomo o czym audycja jest, zmieniam temat i tak dalej. No, ja właściwie bym chciał, żeby ona była taka, nie wiadomo było o czym, no bo tak to się przygotujecie i po prostu potem nas będziecie zaginać, nie? A tak to przez zaskoczenie. Nie, żartuję. Po prostu Może to była taka, trochę takie, nie wiem, poszedłem na żywioł, że może się jakoś samo ułoży, ale ponieważ jesteśmy tutaj ograniczeni, to znaczy bardzo rzadko jednak dzwonicie do nas, bardzo mało jest tej dynamiki ze strony słuchaczy, w związku z tym my tak gawędzimy, znaczy ja tak ględzę i jak tak się rozględzę na różne tematy, to rzeczywiście może być denerwujące. No więc, making long story short, to mam taką propozycję, że będziemy zaczynać zawsze jakimś takim wstępem, no, to co miało być, dawniej żeśmy to się nazywało ogłoszenia parafialne, nie? Ale już tych ogłoszeń parafialnych nie dajemy na koniec, bo przeważnie nie ma czasu, więc będziemy je dawać na początku. Tak. Więc będzie tak jakby Ewangelia, nie? Że na początku mamy to, co nas dotyczy, co nas boli, jakieś odpowiedzi na komentarze, czy na bieżące sprawy. Potem może jakiś taki ważny temat na zasadzie, nie wiem, monologu albo już przetykanego waszymi telefonami, a w końcu potem głównym, czy jakby druga połowa audycji, to byłaby dyskusja na temat, który został poruszony w korespondencji do nas, czy w jakiś sposób nam zasygnalizowany. Słuchajcie, mam taką propozycję. My mamy swoje strony. Kamil ma www.kcbe.pl. No taką też i dziesiątki, tak. Setki inne. A jaką taką masz, taką najbardziej do takiej bieżącej wymiany myśli, refleksji? No tak jak dalej. Najbardziej kamilcebulski.pl. Kamilcebulski.pl, no to na tej. A ja mam www.fior.com. Więc możecie do nas pisać, napiszcie do nas, to będzie zarówno i to zostanie jako komentarz na naszych blogach, a z drugiej strony będzie to coś trwałego, co my możemy
no, wyodrębnić nawet na jakieś takie podblogi, nie? Możemy tam sobie podyskutować i przygotować się do tematu, który by was interesował. No więc tam piszcie, możecie oczywiście maile wysyłać, nie ma problemu. Więc słuchaj, jeszcze do wczoraj to byłem pewny, że znaczy, i tak zaczniemy. No. Wczoraj rozmawiałem z moim kolegą, który jest no, taki lekko poprawny politycznie. Znaczy nie bardzo poprawny politycznie, bo czasami coś tam zrobi niepoprawnego, ale generalnie tak żyje poprawnie politycznie. No i mieszka w Stanach Zjednoczonych. Wywiązała się wczoraj na Skype rozmowa między nami na temat Pussy Riot, ponieważ on jest jeszcze do tego ateista. No więc bardzo był oburzony tym, że rosyjski sąd skazał te dziewczynki. No i od słowa do słowa i zaczęła się rozmowa na temat praw człowieka. Ale to chyba jakaś... Ale na co były skazane? Bo... Dwie z nich zostały skazane na 2 lata łagru, czyli obozu pracy, a jedną uniewinnili. No w każdym razie one gdzieś tam zrobiły jakiś taki happening w cerkwi. No i to tak niegrzeczne to było co najmniej. Niegrzeczne, no to trzeba, ale to przeciwko Putinowi było. No i on twierdził, że w zasadzie wolność słowa i tak dalej, takie różne te, a przede wszystkim prawa człowieka, prawda? Że każdy człowiek ma prawo wypowiedzieć to, co mu leży na sercu i nie będzie, nie musi do tego szukać miejsca. Czyli innymi słowy, wolność słowa. Innymi słowy, wolność słowa. No, innymi słowy chodziło o prawo do swobodnej wypowiedzi. Ja się tak zastanawiałem nad tym i wpadłem na taki pomysł, że znaczy ja to już oczywiście tu udaję, że wpadłem, już dawno wpadłem. No ale jeszcze jemu tego nie komunikowałem. I powiedziałem w ten sposób, że wolność słowa, czy prawo do wolnej wypowiedzi, swobodnej wypowiedzi jest podporządkowane innemu prawu, czy innym prawom, które są bardziej fundamentalne niż prawo do swobodnej wypowiedzi, a mianowicie prawo do życia, prawda? No, nasze prawo do życia to jest na pewno najważniejsze prawo, jakie nam przysługuje. A Ayn Rand mówi, że to jest jedyne prawo, jakie nam przysługuje i ja się tutaj z nią zgadzam. Jest Ayn Rand, a nie Zwei Rand, prawda? Tylko jest jedno prawo takie, które jest prawem fundamentalnym, czy prawo do życia, to znaczy, że nikt nas nie może pozbawić prawa do życia wbrew naszej woli, chyba że, no, może chyba, no to ja o tym nie chcę dzisiaj mówić, ale to jest nasze niezbywalne prawo. I konsekwencją tego prawa do życia jest prawo do owoców pracy, prawda? No bo po to pracujemy, wszyscy musimy pracować, bo nie żyjemy w raju, w związku z tym musimy pracować po to, żeby wytworzyć owoce, wytworzyć środki do życia, albo wytworzyć pieniądze poprzez wytwarzanie środków do czegoś tam, wytwarzać środki, za które możemy kupić środki do życia. W związku z tym prawo do życia implikuje niejako prawo własności, czyli prawo, święte prawo własności do posiadania tego, co jest nasze. A jak jest nasze? Żeśmy dostali od kogoś, zapracowaliśmy na to, kupiliśmy to. To jest prawo własności. I teraz ja sobie tak myślę. Czy uważacie, że jakby ktoś przyszedł do waszego domu, przyszłoby 10 tych, jak oni się nazywają, kiboli, prawda? Wczoraj ze stadionu w brudnych butach, zabłoconych, weszliby do waszego domu i zaczęli mówić, że macie brzydko pomalowane ściany, albo że macie brzydką, że jesteście brzydki, albo że ja jestem brzydki, prawda? Albo że mam na przykład mam słabe książki, albo że mi nogi śmierdzą, różne takie tego typu rzeczy i potraktowaliby jako swobodę wypowiedzi i co? Czy to jest swoboda wypowiedzi? Czy ktoś ma prawo wejść do mojego mieszkania i bez mojej zgody wypowiadać, co mu ślina na język przyniesie? Nie, ponieważ prawo własności jest jakby częścią albo pochodną prawa do życia, tego najważniejszego prawa. W związku z tym, jeżeli ktoś chce mieć prawo do
wypowiedzi, to sobie musi to prawo, musi sobie najpierw znaleźć miejsce, w którym będzie mu wolno to zrobić. A to miejsce może albo wykupić, albo wydzierżawić, albo poprosić kogoś, żeby mu pozwolił w tym miejscu działać. W związku z tym ja uważam, że te dziewczynki z Pussy Riot, to one, chociażby nie wiem, jakie ładne te pussy miały, to one nie miały prawa naruszać prawo własności osób, które są właścicielami tej cerkwi. I jako takie należały, no one po prostu zachowały się tak jak złodziej. Naruszyły cudze prawo własności. I tu pod tym względem się mogę zgodzić. Mogła to być jakaś działalność rewolucyjna, ale jeżeli to była działalność rewolucyjna, to też należy zapytać się tego kogoś, na czyjego terenie to się znajduje, żeby pozwolił na działalność rewolucyjną. Jeżeli nie pozwolił, no to trzeba ponieść konsekwencje działalności rewolucyjnej, a te konsekwencje, jakbyście wzięli, jak on się nazywał, Łukasiewicz, na przykład, który przesiedział, właściwie całe życie przesiedział w twierdzy, czy inni wielcy rewolucjoniści. Nie zaśmiecam sobie głowy nazwiskami, bo jakoś żaden z tych rewolucjonistów mi nie podchodzi. No to tyle tytułem wstępu. I tu w zasadzie już powinniśmy przejść do naszego głównego tematu, ale nie wiadomo właśnie, co jest naszym głównym tematem, bo jesteś tam, Kamilu? Jestem jak najbardziej. Jestem, a myślałem, że może przysnąłeś, bo ja, wiesz, ja sprawdzam, no bo jak na przykład ty przyśniesz, no, a ty jesteś, prawda, mi najbardziej życzliwy, bo co, bo słucham, włączam internet i włączam Google'a jakiegoś innego i już, nie mam na to wpływu. No, tobie tak za bardzo nie wypada, więc jakbyś ty spał, no to już bym był... To już trzeba audycję zamykać wtedy, nie? No to trzeba zamykać. A muszę powiedzieć, że taki zmęczony jestem, dobrze, bo robiliśmy dzisiaj na budowie i tak trochę jestem taki... A do tematów przedsiębiorczych to wrócimy w dalszej części, znaczy w naszej trzeciej. Teraz druga część to jest taka, no. Mianowicie, słuchaj, po tym stadionie, no oczywiście krew mnie nagła zalewała, bo pamiętacie, mieliśmy kiedyś specjalną audycję na ten... Aha, wiesz co, zauważyłem, że ludzie otrzymuje maile od słuchaczy, którzy by chcieli, żeby powiedzieć na ten czy na inny temat i właśnie... Właśnie, a myśmy na te tematy mówili. Może czasem trzeba wracać do pewnych wątków. No więc tam mam, żeby o nieruchomościach zrobić audycję, to zrobimy. I między innymi o sporcie, nie? Że, czy sport to zdrowie i takie różne. Więc myśmy o tym rozmawiali. Myśmy rozmawiali o tym, że to jest barbarzyństwo ze strony rządu, że łapie za mordę cały naród po to, żeby zabrać mu pieniądze i dać grupie uprzywilejowanych sportowców, piłkarzy i działaczy sportowych, no oczywiście kolesiów, którzy jeszcze umieją budować stadiony, czy tego typu obiekty, jak Orliki na przykład, żeby sobie żeby mieli gdzie się bawić, żeby mieli miejsce pracy. No ja jakoś nie mogę, mnie jakoś nikt, żaden rząd, a ja nawet nie chcę, ale żeby chociaż przyszli, zapytali. Może na przykład, panie Fior, może pan by jakąś drukarnię chciał? My panu tu wybudujemy drukarnię, będzie sobie pan drukował książki. Miejsce ale... pracy byś miał. Co bym miał? Miejsce pracy byś musiał drukować. Oni by stworzyli miejsce, ja bym jeszcze zatrudnił drukarzy, stworzyliby miejsce pracy. Jeszcze, ja myślę, że nawet lepiej byłoby niż taki stadion. Więc ja uważam, że jeżeli ktoś wybudował stadion, to jeżeli ktoś chce mieć stadion po to, żeby grać piłkę, to niech sobie postawi ten stadion za swoje własne pieniądze, tak jak ja sobie tutaj wykupiłem wszystkie sprzęty, komputery, do drukarni nie mam, ale to wszystko, co mi potrzebne jest do wydawania książek na przykład, prawda? Więc to jest pierwsza sprawa. A druga sprawa, jeżeli są ludzie, którzy uważają, że stadion powinien istnieć, to powinni ten stadion wspierać. Tak samo jak ktoś uważa, że powinien być sklep spożywczy gdzieś tam, no to przychodzi do tego sklepu i korzysta z tego sklepu. I dzięki temu sklep się utrzymuje. Dlaczego my mamy
te stadiony budować bez względu na to, czy nam się piłka podoba, czy nam się nie podoba, czy jesteśmy prosportowo nastawieni, czy antysportowo, to jest po prostu przemoc, uważam, i grabież. Więc nie dość, że ukradli 2 miliardy dolarów, no, 2 miliardy złotych, przepraszam. Ukradli, no. To mi parę osób zwróciło uwagę, bo w telewizji występowałem parę dni temu i powiedziałem, bo to było tuż po tym expose premiera. No. 700-800 miliardów teraz rząd przeznaczy na coś tam. Zaraz do tego dojdziemy. A ja mówię, ale najpierw ukradł. No to jak ja panu ukradnę zegarek i potem dam biednemu, no to, ale jeszcze, albo sprzedam biednemu, tylko za pół ceny, nie? No to co, to jest porządek. Ale jak pan może mówić, to są podatki, to nie jest kradzież. No, jaka jest różnica? To jest jeżeli podatki są czymś dobrym, to ludzie powinni dobrowolnie płacić, prawda? Tak jak ja idę do sklepu i kupiłem dzisiaj 12 jajek z chodu takiego, wiesz, chodzi kura i dziobie i ona, tak mówi, tak napisane jest na opakowaniu. I zapłaciłem za to. Szczęśliwa jajek. Kura. Szczęśliwa. 6,99 zapłaciłem za 12 jajek, prawda? I nikt, nie sięgałem do kieszeni podatnika, żeby mi jajka kupił. Tylko zapłaciłem sam. Więc dlaczego w przypadku stadionu, czy nie wiem, lotniska, czy jakichś innych, czy na przykład teraz elektrownie, jakieś straszne będą zakłady pracy będzie rząd budował, to ten Palikot nagadał, pamiętacie, jakieś 2 czy 3 miesiące temu Palikot dostał jakiegoś takiego słowotoku i gadał tak po prostu, oddzielił mu się ten organ mowy od mózgu i mówił, że rząd powinien budować fabryki. Że państwo powinno budować fabryki. No i ten, i usłyszał widocznie któryś tam Palikota i mówi, słuchaj, tu on mądrze gada, bo to akurat, wiesz, woda na młyn. No i teraz i Tusk mówi, że powstanie korporacja, inwestycje polskie. Bo w ogóle, wiesz co, no, to już trzeba być naprawdę kretynem. Słuchajcie, jak ktoś ma na przykład dom, albo ma 6 domów, powiedzmy, macie 6 domów i chcecie je sprzedać, to co robicie? No idziecie, albo sami dajecie ogłoszenie, albo idziecie do biura pośrednictwa pracy, nie? A tu co robi rząd? Rząd zakłada firmę, która będzie sprzedawała to przez biuro pośrednictwa. No tak, no firmy się raczej po co innego robi, nie? O to chodzi, to jest skok na kasę. Zabierają nam pieniądze, wsadzą do jakiejś puli, której będą tylko dostęp mieli rządzący i kolesie, i będą budować fabryki i różne KGHM-y czy tam rozbudować, będą budować z takim samym znawstwem rzeczy, jak budują autostrady, jak budują szkoły, edukacja publiczna i jak wczoraj wyglądał ten stadion i ten mecz. Znaczy ten mecz nie wygląda. Więc to jest po prostu katastrofa. Jeżeli my pozwolimy na to, mało tego jest, największą katastrofą jest to, że w radio, w telewizji, wszędzie, gdzie włączę, to wszyscy siedzą i się zastanawiają, jakie to dobre rzeczy się stały. I jakiś taki dureń, dziennikarz, ja chcę nawet jakbym wiedział jakieś nazwisko, to bym sobie wyciął ten kawałek mózgu, w którym mam to nazwisko, mówi, wreszcie się spełniło moje marzenie, że rząd będzie tworzył miejsca pracy. Tak je stworzy te miejsca pracy, jak stworzył te autostrady i te stadiony. I PKP, i Poczta Polska, i szkoły, to wszystko jest, to tak wygląda. Nie dlatego, że Tusk, to nie o Tuska chodzi. Wszyscy tak robią. Bo to jest wbrew naturze człowieka. Człowiek się stara tylko wtedy o to, dobrze się stara, jak coś robi, kiedy może za to albo zarobić, albo stracić. Jeżeli wiesz na przykład, że cię wyleją z roboty, jak... To się nie staram, no normalne, nie? Starasz, a jak wiesz, że jeszcze zarobisz na tym, no to jeszcze bardziej się starasz, prawda? A ci ludzie, oni nie mają, że oni się nie muszą starać, bo oni są kolesie. Oni dostają kontrakt po znajomości. Słuchaj. Słucham. Winogronko przełknąłem. Opowiada mi dzisiaj kolega, że nie chcę mówić o detalach, wiesz, bo to byłaby tam zdradzenie tajemnic, ale z grubsza powiem. On wykonuje pewną
działalność prywatną, która jest częścią planu, jakiegoś tam planu ekologicznego. I w związku z tym on się tam zgłosił, że chce to zrobić. Chodzi tam o meliorację. Tak. I bo jemu to pasuje, ale równocześnie to pasuje do tego planu. W związku z tym on dostanie zwrot połowy, czy iluś tam 40% tych wydatków, które włoży na wybudowanie tego systemu melioracji. Więc wiesz, i myślał tak, że będzie budował ten system melioracji, po czym jak wybuduje, to mu zwrócą 40%. Wiesz, to jest. Oni, czyli no jedna z agent rządu, wysłali mu kontrolę. Zadzwoniła jakaś kobieta, czy kobiet, i mówi, my musimy zrobić kontrolę tam na tym terenie, czy to jest tak, jak pan to zgłosił. No, on mówi, proszę bardzo, przyjechała kontrola i rozumiesz, i on po dwa miesiące temu, i on dostaje zawiadomienie z organu, że jeżeli nie zapłaci ileś tam tysięcy złotych za kontrolę, to zostanie usunięty z tego programu i poniesie konsekwencje karne, finansowe tego. Okazuje się, że on za tę kontrolę musi zapłacić parę tysięcy złotych. Rozumiesz? Kontrola, która stwierdza, że on ma prawo wejść do tego, budować dla dobra publicznego, budować, meliorować. No wiesz, no to jest tak samo, jakbyś ty wiesz, chciał kupić ziemniaki i idziesz do sklepu, a przed sklepem stoi grupa członków jakiejś partii koalicyjnej albo rządzącej, wszystko jedno, i oni najpierw zrobią kontrolę, czy ty masz wystarczającą ilość pieniędzy, żeby zrobić zakupy na ziemniaki, i za to cię policzą 220 zł na przykład za taką kontrolę. Czy to jest szantaż? To jest gorzej jak mafia, bo mafia, jeżeli mafia robi w ten sposób, że naprawdę chroni, nie? No czasami chroni przed samą sobą, ale człowiek nieraz sobie tak może zrobić dużo krzywdy, że, prawda? Nieraz ludzie sobie sami robią krzywdę. Więc jakby taki mafio został przy każdym człowieku i go chronił, żeby sobie nie zrobił krzywdy, no to też by było dobrze, nie? No to oni to właśnie tak zrobili. I oni dostaną 700 czy 800 miliardów złotych, chcą nam zabrać po to, żeby zrobić jakiś twór, który będzie budował elektrownie atomowe, koleje. Przecież ta kolej nasza, ja mam fantastyczny pomysł na reformę kolei, już wielokrotnie go zgłaszałem, jakoś im nie zależy na reformie. Moja reforma polega na tym, no dwie miałem, ale z jednej już zrezygnowałem dawno, bo jak mnie kiedyś w telewizji... No jedna to sprywatyzowanie, a druga? Ale wiesz co, ja powiedziałem to w telewizji i od razu kolejarze tam siedzieli i kolejarze wyciągnęli kilom i mi chcieli tym kilopem, wiesz, w łeb dać. Jak to? Nie można prywatyzować, bo wtedy są złe koleje, tak mówią, tak powiedzieli. No to jak się nie da prywatyzować, to mam inny sposób, który już właśnie ze względu na kolejarzy wymyśliłem. Żeby po prostu zlikwidować koleje, sprzedać te tory, a kolejarzom płacić pieniądze, nie? To i tak taniej wyjdzie, bo nie trzeba uruchamiać tych pociągów, nie trzeba energii zużywać, no węgla, czy prądu elektrycznego, żeby te pociągi jeździły, wagonów budować. Fantastyczne. No tak, a za 10 czy 20 lat już nie będzie kolejarzy, nie? Zapomną, no a potem oni wymrą i już. Tylko nie przejmować do pracy, zapomniałem o tym, żeby nie przejmować do pracy nowych. bo to jest bardzo możliwe, bo rząd wtedy mógłby tworzyć miejsca pracy na kolei. My na przykład robili rekrutację, nie, na dyrektorów, ze 600-800 dyrektorów byłoby na kolei. No w każdym razie tak działają. Ale słuchaj, ale to jest, powiedzmy, to będą, a to polityka, a to populizm, a coś tam, bullshit i tak. Ale ja odczułem to na własnej skórze. Słuchajcie, od miesiąca, może nawet od dwóch miesięcy, pertraktuję prawa autorskie do pewnej książki. Bardzo mi się ta książka spodobała. Może taka troszeczkę nietypowa jak moja, ale fenomenalna. Zobaczycie, jak już, no właściwie już podpisałem, no nie będę jeszcze mówił, no, powiem, już podpisałem. Kontrakt już wysłałem. Nie wysłałem. Dzisiaj, jutro wysłałem. Więc
I wiesz, i ciężko było rzeczywiście, bo ten autor jakoś tam się zgadzał, ale jego agentka się nie zgadzała i wysokie opłaty żądała i mało tego jeszcze tam takie utrudnienia mi robiły. I ja w końcu przekonałem ich i poniedziałek dostałem maila, zadzwoniłem do niej, podziękowałem, bardzo była szczęśliwa, aha, a w ogóle tak, bardzo była zadowolona, mówi, że to było przyjemnie z tą negocjować, nie gniewaj się, że tego, ale my tu musimy dbać o interes i tak dalej. No, chodziło o kasę, mnie też chodzi o kasę. I wiesz, wszystko w porządku, tylko zapomniała, miała mi przysłać adres, numer konta bankowego, na który ja mam do Anglii przelać tę opłatę za copyright, czy za prawa autorskie. I wyobraź sobie, zapomniała. No, zdarza, wiesz, zapomniała dlatego, że ona, to są ostatnie jej, ona pracuje do piątku w tej firmie i przychodzi do innej, do Ameryki wyjeżdża. I w Stanach Zjednoczonych będzie pracować. Więc podniecona tym wszystką zmianą i zapomniała. Ja do niej dzisiaj dzwonię. No. Jak wcześniej rozmawiała ze mną, wiesz, tak, no, od przynajmniej ostatnie dwa tygodnie, tak entuzjastycznie, bardzo, bardzo ciepło, Jan, jak tam, tego, wszystko w porządku, pozdrawiała. To teraz rozmawiała dzisiaj ze mną, jakbym, do najchętniej to by mi to wszystko odebrała, że już wysłała mi mailem kontrakt, więc ja wydrukowałem, powiedziałem, że już wysłałem. No ale dlaczego tak się zachowywała? I ja mówię, czy coś się stało, bo mówimy inaczej, jakoś rozmawiamy dzisiaj. A ona, rozumiesz, mówi, nie, nic się nie stało tam, wiesz, aż w końcu nie wytrzymała i mówi, rozumiesz, nawiązuje do tego meczu wczorajszego. Naprawdę? Tak. Ale słuchaj, to ja wielokrotnie już miałem takie... No bez przesady. No mówię ci, ja miałem wielokrotnie sytuacje takie, że jak się na przykład mnie pytali, a skąd ty jesteś, ja mówiłem, że z Poland, a oni myśleli, że z Holland i zaczynają mi opowiadać o pięknym Amsterdamie, a ja ich koryguję, że ja jestem z Polski, to mina zrzedła, uśmiech znikał. Słuchaj, my za takie numery cierpimy potem. Potem jest trudniej załatwić sobie pracę, ktoś wyjeżdża na emigrację. O widzisz, o emigracji mamy, bo trwa spór. Ja sobie tu piszę, emigracja. Trwa spór Radka Olszaka, emigracja, good or evil. I takiego dealera jednego, który, dealer jest za emigracją, a wiesz, to też jest ciekawostka, nie? A tam tylu dealerów jest na zachodzie, no przecież tam jeszcze będzie trudniej niż tutaj. No w każdym razie o emigracji też należy pogadać. Ale wiesz, no chcesz załatwić pracę, czy nawet awans, czy coś, wiedzą o tobie. Ja miałem kiedyś taką, pamiętam taką sytuację, nie wiem, czy opowiadałem wam, ale poznałem bardzo zamożnego adwokata spod Chicago. I wiesz, zainteresowałem go tam pewnymi produktami finansowymi, takim planem finansowym. Przedstawił mnie swojemu księgowemu. No to spotykałem się, wiesz, to taka procedura uzgadniania warunków trwa. No trwało to może ze 6 tygodni. I umówiliśmy się na poniedziałek, któryś tam kolejny poniedziałek, że spotykamy się już i podpisujemy kontrakt. To była duża transakcja. Bardzo mieliśmy miłe, wiesz, wzajemne stosunki. Lubiliśmy się. I sobie ja do niego, on spojrzał na mnie tak jakoś nieprzyjaźnie. Ja mówię, co się stało? A on do mnie mówi tak. On był Żydem. Ja wiedziałem, że on jest Żydem. No i co z tego? A on mówi tak. Czy jestem z Polski? Ja mówię, urodziłem się w Polsce, mieszkałem w Polsce 37 lat. Wiesz co, ja nie chcę z Polakami nic robić. Ja nie chcę z Polakami nic mieć do czynienia. Ja mówię, co się stało? Co się zmieniło?
zmieniło się to, że ja wczoraj widziałem film pod tytułem Schindler's List, czyli listę Schindlera. I ja nie chcę z Polakami mieć nic do czynienia. Mówi, thank you very much, goodbye. Wiesz, i pogodał drzwi i wyrzucił. Wiesz, takie numery, niestety, wiesz, nie pamiętam więcej, bo to raczej stara się w pamięci. Tego nie zapomnę, bo tam było 40 tysięcy dolarów. Okej. Okay. Janku, tak. Może dopuścimy Jacka do głosu, bo hałasuje trochę, więc... Już Jacku. Halo, czołem, kłaniam się z zimnej Danii, Jacek z tej strony. Cześć. No cześć. Oglądałeś mecz? Nie oglądałem mecz, ale wiesz co, ja od dawna już mecz nie oglądam polskiej prezentacji, bo oni mi zmarnowali młodość, zawsze o nich mówię, także ja trochę tak zlewam już tą reprezentację, ale nie o tym chciałem wam powiedzieć. Chciałem się odnieść tak przez chwilę do tego, co mówił o tym Pussy Riot, Janek. No. Ja pracuję z Rosjaninem jednym w pracy i on ma takie samo zdanie jak Janek, to znaczy on mówi, że to są w ogóle jacyś tacy chuligani, tylko po prostu trzeba krócić, jakoś tam chwycić i skazać na to, chyba dostali 2 lata, albo coś takiego. Dary, nie? Tak, i po prostu, to jest w ogóle, on jest w szoku, jak Europa podchodzi do tego tematu. To znaczy, on uważa, że to jest po prostu, on mówi, że w Rosji to jest takie coś, że w Europie chcą jakoś Rosji dokopać, to mówią o takich rzeczach, to jest oczywisty akt chuligaństwa, można powiedzieć, nie? Także ja myślę, że jak każdemu się tak na spokojnie wytłumaczy, o co chodzi, to znaczy, że to po prostu nie wtargnęli do cerkwi, zaczęli śpiewać, to każdy przyznaje rację, ale to, co się dzieje w telewizji czy tam w radiu, to jest taka nagonka. Słuchaj, ale... no bo jeżeli sprowadzimy prawo do wolności słowa, sprowadzimy do prawa własności, a ja moim zdaniem chyba logicznie wytłumaczyłem, jaka jest ta zależność między jednym a drugim, to się na przykład, no wyobraź sobie taką sytuację, że mieszkasz przy ulicy, nie wiem, Bednarskiej i nagle, proszę ciebie, stowarzyszenie jazzmenów, polskich jazzmenów protestuje przeciwko likwidacji klasy jazzu w szkole muzycznej. Tam jest szkoła muzyczna na Bednarskiej. No. I teraz wychodzą, rozumiesz, ci jazzmeni i głośno grają 3 godziny od 18 do 21 i grają, bo to jest protest. No to wyszli na ulicę, no okej, okay, ale przecież to jest, ty tam mieszkasz. W sąsiedztwie, prawda? I ty masz do napisania jakiś tekst, artykuł, załatwisz jasną sprawę, dziecko śpi i oni ci dokuczają. Jakim prawem ktoś ma ci odbierać prawo do życia, którego jedną z form jest spokój, jest jakiś komfort, żeby mieć przynajmniej na tym terenie, gdzie ty mieszkasz. Więc uważam, że to są bardzo, bardzo ważne sprawy, żeby ktoś najpierw respektował, jeżeli chce wypowiadać się. Jest takie miejsce w Londynie, w Hyde Parku, gdzie wchodzisz, byłem nawet, stałem na tym, stałem na takim, nie wiem, podejście i tam możesz sobie mówić, co chcesz, ale to już jest jakaś tam tradycja, nie wiem, być może, że król, czy tam któryś Jakub Tak, pierwszy. Ale nie wolno obrażać królowej, jest taka zasada, z tego co ja się orientuję. Ja wiem, że... ja wiem, tak. No nie wolno obrażać królowej, bo prawdopodobnie było to tak, że na przykład Elżbieta I w 1650 roku, czy którymś tam mniej więcej w tamtym czasie żyła, ona oddała swoje ziemie po to, żeby Anglicy mogli się tam wygadać, prawda? Więc no ona tak, to, tak. No, więc robiła to dla całego, ja, i może to nie ma takiej nie ma własności jakiejś narodowej, ale załóżmy, że to jest własność publiczna od króla, dlatego na króla nie można psioczyć, czy na królową. No tak, ale wiesz co, jak spojrzysz na to, które media tak naprawdę tą całą Pussy Riot nagłaśniają, to jest jakieś tam Tok FM, Wyborcza, prawda, TVN, no to są takie początki, wiesz, pokolenia 68, które właśnie twierdziło, że nieważna jest własność, tylko każdy może wejść i nagle zrobić dym i zaprotestować, i prawda. No w Teksasie podobno, ja w Stanach nie byłem, ale podobno w Teksasie takich ludzi można potraktować z gana i jeszcze rodzinę obciążyć o naboje, które się zużyło. No nie wiem, czy to prawda jest. No, ale... wiesz co, w Ameryce było kiedyś takie prawo, były tabliczki i zresztą są, no trespassing, czyli nie przechodzić. Bo jak wszedłeś na teren, na którym była tabliczka no trespassing, no to facet cię mógł zastrzelić. Ale oczywiście lewactwo, które się dorwało do władzy, no to ono mówi, że to jest nadużywanie, nie wiem, prawo własności. Ich prawo własności boli o tyle, o ile, jeżeli nie jest ich, że to nie jest ich własność. Ale jak coś jest ich własnością, o to bardzo pilnują. Zobaczcie, gdzie najszybciej rosną zarobki.
Wiecie, gdzie najszybciej rosną zarobki? W jakiej grupie zawodowej w Stanach Zjednoczonych? No gdzie? Wśród nauczycieli akademickich. Najbardziej zlewicowana część populacji amerykańskiej. Oni tu nie mają żadnych zahamowań. Ja nawet sobie wymyśliłem, że wiecie, że jak kiedyś jakiś lewak mnie zaatakuje w kwestii przedsiębiorczość, to ja mu powiem tak, słuchaj, ty lepiej się cicho, bo przez te wasze symfonie, filmy i różne inne subsydia na teatry, na książki, na te różne idiotyzmy zwane kulturą, ludzie umierają z głodu w Afryce albo gdzieś tam w Azji. Bo to można ich tą samą bronią, bo oni zawsze do nas mówią, jak teraz we Francji, nie wiem, czy wiecie, jaka rozpierducha jest we Francji, bo tam ten Holender prowadził podatki, straszne podatki zrobił. Podatek od wzbogacenia. Na przykład kupujesz fabrykę za 100, sprzedajesz za 200, to od tych 100, co zarobiłeś, płacisz ponad 62%. Najwyższy podatek chyba na świecie, ten capital gains, czyli podatek od wzbogacenia. 75% jest powyżej tam iluś, miliona euro. Właśnie, ten podatek dla milionerów ma wprowadzić. No tak, ale to w ogóle, a jeszcze podatek Tobina. I biznesmeni się denerwują, ale to już zapomniałem, widzisz, po co ja to mówiłem. W każdym razie, a o czym byśmy mówili? Proszę, wiesz co, ja dzwoniłem w sobie w sprawie... Nie, ale to poprzednie zdanie, przed tym, zanim ja o Francji tam przede mną. No dobra, słuchajcie, no w każdym razie jest zadyma we Francji, co mnie bardzo zresztą cieszy. Niech sobie nauczycielach akademickich w Stanach. Nauczycielach akademickich. Więc we Francji jak wprowadzili ten podatek 75% od dla miliona, o powyżej miliona, to mówili, to ja rozmawiam, nawet no, byłem na takim obiedzie, gdzie był ambasador Francji w Warszawie. Jeszcze tam kilku urzędników i rozmawiam z jednym, a on mówi, no ale to są zamożni ludzie, to ich stać na to. Ja mówię, chwileczkę, no ale przecież to jest, za te pieniądze oni mogliby wybudować fabrykę. Fabryki, mamy fabryki. Więc jak komuś się tam, że z tego podatku, to się da komu biednemu, kupi się mu zupę, albo skarpetki, albo rękawiczki, coś takiego. Więc teraz trzeba to samo lewakom mówić. Jak lewacy będą się domagali, żeby zwiększyć dotacje na kulturę, żeby tam na ekologię i tak dalej, to mówię, chwileczkę, to my tu będziemy jakieś głupie książki drukować, prawda? Czy filmy robić, zamiast dać ludziom zupę właśnie i skarpetki i rękawiczki. No tak trzeba będzie robić. Ale jeżeli nauczyciel akademicki ma 50 lat, jest lewakiem i chcesz go zmienić, no to have fun, ale myślę, że to już się nie uda. No dobrze, ale jeżeli, słuchaj, przecież wykształcenie wyższe w tej chwili w Stanach Zjednoczonych jest tak drogie, jest nieproporcjonalnie drogie. No. Jeżeli ja przeglądałem niedawno czesne na Harvardzie za Kennedy'ego, chyba to był 63 albo drugi rok, czesne wynosiło 10 tysięcy dolarów, a w tej chwili to jest 300 tysięcy. To jest 30 razy tyle. Czy 30 razy, co 30 razy wszystko podrożało? No nie, u nich to pewnie, że jest duża inflacja oczywiście w Ameryce, ale nie aż taka. Ceny nie są wyższe 30 lat. Hamburger kosztował tam, nie wiem, 39 centów, teraz kosztuje 59 centów czy 60, 100%. Jakby tam ktoś podniósł cenę, nie wiem, jak benzyna była po 60 centów za galon, teraz jest po 5, nawet do 6 dolarów dochodzi. To jest 10 razy tyle. A pensje profesorów Harvardów i różnych innych uczelni kilkadziesiąt razy wyższe są. Oni o siebie dbają, tylko nie chcą, tylko odmawiają zarobku, odmawiają dostatku ludziom zaangażowanym w produkcję, tworzącym miejsca pracy, przedsiębiorcom, kapitalistom, biznesmenom. Ale to jest podobno bardzo stary problem, gdzie profesor nienawidzi biznesmena, bo jest bogatszy w Stanach, a biznesmen nienawidzi profesora, bo jest mądrzejszy. Nie wiem, czy to jest prawda, ale czytałem kiedyś o tym, że najbardziej taka lewacka część nauczycielstwa wyższego to jest właśnie Stany, no z tego powodu, że tam się bardziej szanuje ludzi bogatych niż wykształconych niż w Europie. I ci wykształceni mają takie trochę kompleksy podobno. No ale... Słuchaj, nie będę się na ten temat wypowiadał, bo niedługo wydam książkę, która dokładnie zajmuje się tym tematem. Dlaczego pisarze, filmowcy,
gwiazdy Hollywoodu, za wyjątkiem Bruce'a Willisa, potem jeszcze taki jest, no paru, Clint Eastwood, Pat Boone, no jest może 10 osób, 12 osób, które są konserwatywnie nastawione, czy powiedzmy prawicowo, tak to się u nas mówi, no, przedsiębiorczo, prokapitalistycznie, reszta jest przeciwko kapitalizmowi. Dlaczego, skąd się bierze to, ta niechęć do ludzi właśnie bogatych? Billa Gatesa, nie wiem czy wiecie, czytałem niedawno, że jak Bill Gates był prezesem Microsoftu, to jego approval rate, czyli taka społeczna aprobata dla jego osoby, no zawsze za różne tam rzeczy, to było, to nawet się zbliżała do 12-15%, czyli strasznie niska była. 80 parę procent ludzi było, nie lubiło go. To był taki bogaty, no bo był najbogatszym człowiekiem świata. To ich bolało. Kiedy on porzucił Microsoft, znaczy nie porzucił, ale przestał być prezydentem, przestał być aktywnym zarządcą i zajął się fundacją i z żoną prowadzi fundację, to jego approval teraz jest w granicach 70 paru czy 80%. Więc ludzie mają problemy. Jedyną grupą, która jakoś tam jeszcze znoszą wysokie zarobki, to są sportowcy. Nie wiem z jakiego powodu, ale na Michaela Jordana nigdy lewica nie narzekała. To tak by wyglądało, jakby sportowiec, to właściwie, czyli można powiedzieć mięśniak, no bo sport, no chyba, że jest ktoś jest brydżystą sportowym albo szachistą sportowym, prawda? Ale większość sportu to jest to mięśniowcy, nie? To są leci, biegnie, no zobacz, taki Lato, nie? On to ładnie strzelał te, ale teraz jak się wypowiada, no to już widać różnicę, prawda? Gdzie, w których częściach organizmu on sobie daje radę, a którymi nie. Teraz zdaje się z niczym, co nie daje, ale no, ale to są mięśniowcy. I ci ludzie zarabiają straszne pieniądze, prawda? I nikt im tego nie wypomina. Natomiast jak ktoś, wiesz, wymyśli jakiegoś iPhone'a czy jakiegoś coś innego, no Steve Jobs to też jakoś, bo wszyscy myśleli, że on, nie no, taki chory tam z tej choroby wymyślał. Jakoś tak nie widzieli związku. On tam zresztą o tych pieniądzach nigdy nie mówił. Najwyżej o jakichś wskaźnikach. Więc nie widzieli związku między Apple'em a zamożnością Jobsa, świętej pamięci. No, ale on się też nigdy nie obnosił specjalnie z tym. On się też nie obnosił. Ja ci powiem, żaden ludzi w Ameryce, ludzie się nie obnoszą. Mało tego, że się nie obnoszą. Ludzie się wstydzą bogactwa. Zobacz, jakie wygibasy ten Romney ma, teraz robi. Wczoraj mu walną ten, i to mówią, że wygrał debatę Obama, wczoraj była debata prezydencka, i bo powiedział Romneyowi, że jest obrzydliwie bogaty, rozumiesz, no, wypomniał mu to, że jest bogaty. To jest skandaliczne, że człowiek, który przecież każdy z nas zarabia, chyba że jest przestępcą, ale przestępcą to trzeba udowodnić, prawda? I skazać. Ale człowiek, który ma dużo pieniędzy, znaczy dlatego ma dużo pieniędzy, że ma coś bardzo wartościowego do zaoferowania społeczeństwu i społeczeństwo mu to płaci. Społeczeństwo mu to daje, prawda? No to za to, że społeczeństwo mu daje, to on ma być, nie dość, że go opodatkowują, nawet takim liniowym podatkiem to byłoby bardzo dużo, a jeszcze progresywnym. To jeszcze mu tam na każdym kroku wypominają, że ma tam 100 milionów czy ileś milionów. Co, chociaż w Ameryce, jak tak, wiesz, no wszyscy, żeśmy też kiedyś na ten temat rozmawiali, że ludzie nie lubią bogatych ludzi, ale jak Amerykanie mają taką swoją mądrość, może to nie jest, nie nazywam tego mądrością, ale to jakimś instynktem samozachowawczym, że oni chcą mieć ludzi bogatych dookoła siebie. Amerykanie nie tak jak Polacy, że utrącić tylko lepszego od siebie, tylko Amerykanie follow the leader. Oni idą za tymi mądrymi, patrzą się, co ten mądry zrobił, czytałem jego książki, próbują naśladować jego sposób myślenia, bycia, działania po to, żeby samemu być bogaty. A oni nie walczą z bogatymi, dlatego że wiedzą, że jak zwalczymy bogatych, to i oni nie będą bogaci. A u nas, a niech, kurde, zwalczyć wszystkich bogatych, ja będę biedny, ale oni też będą biedni. No niestety to jest w ogóle ogólnoeuropejska sprawa. Słuchaj, Jacku, współczuję ci tej Danii,
Słuchaj, a właśnie ja w tej sprawie chciałem, ja nie, no. nie zdążyłem jeszcze przejść do puenty mojego telefonu, no ja wiem, że mam 15 minut, słuchaj. To jest może taki trochę pomysł na audycję trochę, bo byłem w Japonii 2 tygodnie temu, tak ci wrzucę a propos tej emigracji, że mi się wydaje, że ze wszystkich krajów, których, czyli jednym z takich kilku krajów, w których byłem, gdzie Polaków lubią i ta różnica między Poland a Holland nie będzie duża, to jest Japonia. Tam się wejdzie do Starbucksa i słychać Chopina. I rzeczywiście tam mi się wydaje, że jest dobry stosunek do Polaków. Co w całej Europie jest dość słabe. No tak, ale słuchaj, no, ale poczekaj, język. No nie, ale ja nie mówię, że tam wyjeżdżać, ale właśnie o co chciałem, bo byłem w Australii też wróciłem właśnie dzień temu i słuchałem, gadałem z takimi Szwedami i oni mają taki pomysł na biznes i to jest, chcę cię zapytać, co ty o tym sądzisz, jak to się w ogóle żyje na dwa domy, bo oni pracują, znaczy mają firmy IT otwarte w Nowej Zelandii. Oni myśleli jeszcze o Hongkongu, o Singapurze, ale tam się zrobiło bardzo drogo. Malezja trochę jest niepewna, bo trzeba być... Nie, Hongkong jest okej, tylko mieszkania drogie. No tak, ale oni mają pomysł na Nową Zelandię akurat. I rzeczywiście prowadzą te firmy tam, płacą podatki tam, ale muszą tak tam być powiedzmy tydzień, półtora tygodnia na miesiąc i tak latają sobie, no sobie powiedzmy, to już przestało być śmieszne, ale... Czy ciekawe, ale latają tam i pilnują tej firmy, a mieszkają w Skandynawii. Oni mi... Firmę zawsze trzeba pilnować. No tak, ale oni po prostu, nie chcieli mi dużo powiedzieć, bo oni tak trochę żyją w tej Skandynawii undercover, żeby ich ten podatkowy nie przydusił, że oni tam są ponad pół roku. No i rozpaliło to moją wyobraźnię, że może to jest jakiś pomysł, żeby jednak mieć firmę niekoniecznie w Nowej Zelandii, ale gdzieś poza Europą. No tylko jak ty to widzisz? W ogóle jak się żyje na dwa domy? No wiem, że ty żyłeś długo. Także może to jest... Nowa Zelandia jest jednym z najprzyjaźniejszych krajów świata. I teraz tak, jeden z autorów książki, którą wydałem, wydałem taką książkę Skąd się biorą kryzysy, zapomniałem jak się nazywa autor, przepraszam was bardzo, ale zapomniałem. On wyjechał do Nowej Zelandii. Wyemigrował do Nowej Zelandii, po roku wrócił, mówi sobie, no tam można zwariować z nudów. No jest to kraj fascynujący, wiesz, jak jesteś na przykład żeglarzem, czy jakim nurkiem, czy wiesz, no nie wiem, kochasz motyle, których tam gdzieś koło tego Christchurch, jest jakaś specjalna rodzina motyli spod gatunku takiego, który tylko tam gdzieś, nie, też w Nowej Zelandii, no to można, ale tak to rzeczywiście jest, no jest nuda. No. Dlatego ja nie mówię w ramach emigracji, bo ja tu w Danii już mam dostatecznie nudno. Ja mam Czechy, do tego tematu wrócimy, może nas słuchają jacyś Czechosłowacy polskiego pochodzenia, czy Polacy Czechosłowackiego pochodzenia. Czechy, Słowacja, bardzo przyjemne kraje, no Czechy bardziej niż Słowacja. Japonia, no to jest, mam przyjaciela, który jest mieszka w Japonii od 30 paru lat, chyba może nawet od 40 lat, ma dzieci w Japonii. Ożenił się z Japonką, ma dwójkę dzieci, które są, syn ma Stasiu na imię, a córka zapomniałem, córka jego jest gwiazdą muzyki rockowej w tym. Marek Ignacy Kamiński on się nazywa, ona się nazywa Kamińska, jakoś Stasiu się nazywa Stasiu Kamiński San. Natomiast Stasiu jest maklerem w Londynie, wiesz, piękna sprawa i te dzieci nie mówią po polsku niestety, ale mają, on tu był z nimi w Polsce i był w Ameryce, gdzie wśród Polonii żeśmy się tam włóczyli, ale to jest, wiesz, no, jest taka odmienność kulturowa. Marek Ignacy Kamiński jest profesorem uniwersytetu, pisze nawet książki po japońsku, ale po prostu ucieka stamtąd, leci albo do Sztokholmu, albo do Londynu, tu prowadzi wykłady, bo jest socjologiem, bo no tam jest no hermetyczne to wszystko. Słuchajcie, ale wrócimy do tematu. Okay. Jacku, dziękuję ci bardzo. Przepraszam, tyle zabrałem czasu, słuchajcie. Nie, możemy pogadać o Danii, to kiedyś przy okazji, ale najpierw porozmawiamy o emigracji ostatni raz, natomiast chcę teraz wrócić do tematu, który rzuciłem na pod koniec ostatniej audycji. Tu też my rozmawiali z Kamilem. Kamil to kupuje też. Mianowicie robimy gospodarstwo rolne? Jeżeli chcecie, to ja mam taką propozycję, bo też widziałem wpisy w dyskusji, żeby uważać, bo to, że my was możemy naciąć. No pewnie, że was możemy naciąć, bo kupimy ziemię taniej, sprzedamy wam i zarobimy sobie na tym. No ale taki jest wolny rynek. Nie, no oczywiście
myślę, że będziemy wszyscy szukać tej ziemi, będziemy kupować jak najtaniej i no i mniej więcej w jednym miejscu. Czy ty mówisz coś, Kamilu, bo ja taki mam... Nie. A nie, to echo. Może wyłączę na chwilę, co? No to próbujemy. Już po echu? No nie wiem, ty mi powiedz. Już nie ma. Nie, jest trochę, ale... Słuchajcie, więc tak. Kupujemy ziemię, mamy... Przede wszystkim są jeszcze takie miejsca, gdzie można ziemię kupić. My byśmy kupowali nie na jakąś bardzo wyrafinowaną produkcję, raczej głównie na dopłaty. No niestety, Kamilu, wybacz, ale... No to ja się nie tak piszę. Nie piszesz się? Nie. No to ty, to ja będę brał twoje dopłaty. Dobra. Albo komuś damy. No nie, no słuchaj, to wspólne przedsięwzięcie i co, odzyskujemy podatek. To się będzie się nazywało gospodarstwo, może się nazywać odzysk podatku na przykład. Spółka i teraz, moglibyśmy zrobić te, bo teraz oczywiście oni zwariowali, ta lewica połączona z rządami, no bo to jest intratny pieniądz, jak musisz coś pod przymusem robić, nie? I trzeba robić te paliwa odnawialne. No to byśmy robili paliwa odnawialne, by się zasadziło. Jest podobno jakaś taka nowa teraz roślina, która rośnie jeszcze dużo szybciej niż wierzba, niż te wszystkie zboża energetyczne i można byłoby to sprzedawać albo zrobić biogazownię w pobliżu i na tym zarabiać, to znaczy nie na samym gospodarstwie, tylko produkty te zielone, które można spalić albo sfermentować, wytwarzałyby energię, którą by się sprzedawało. Mnie się wydaje, że to jest całkiem realne przedsięwzięcie, zwłaszcza kupno ziemi. Zobaczycie, jak w 14 roku, czy chyba 15 roku, jak minie ten zakaz, dajcie, że chyba 15, ten zakaz posiadania ziemi rolnej przez obcokrajowców, jak tutaj ceny pójdą w górę, no bo jednak jesteśmy w dalszym ciągu, są już takie rejony, gdzie jest drogo, ale generalnie no, jesteśmy dużo tańsi niż, nawet jakby sobie ktoś chciał kupić 100 hektarów, prawie, no nie ma takiej średniej klasy Niemców, Holendrów, czy jakichś tam Francuzów, żeby sobie mogli kupić w swoim kraju 100 hektarów ziemi i wybudować tam, nie wiem, jakąś posiadłość. Ale Polscy sobie mogą spokojnie 100 hektarów kupić, bo nawet jak drogo zapłacą, to ich będzie kosztowało 1 000 000 euro. No niech będzie 1,5 miliona euro. A tam by kosztowało 10 milionów euro. Więc na tej ziemi się zarobi, na aprecjacji. Jeśli chodzi o rozliczenie, jest bardzo prosto. Jeżeli kupujemy ziemię za 100 i ty dałeś, Kamilu, 3, a ja dałem 6, to ty masz 3%, a ja mam 6%. A ktoś tam da 1,8, to będzie miał 1,8%. To się wszystko wpisuje w akcie notarialnym. Nie ma żadnego problemu. Może być 48, czy nawet 752 właścicieli kawałka ziemi, byleby ten kawałek był oczywiście duży. Bo jak mały kawałek podzieli na 752, no to można nie zobaczyć tej swojej części nawet. No to co ty, Kamilu? Proszę? No to co ty na to? No myślę, że te dotacje mi się nie podobają bardzo. No to, no, słuchaj, ale te dotacje to jest, to w zasadzie, no... No to, no, no tak, no to jest, ja wiem, że to jest ciężki orzech do zgryzienia. No możemy to przedyskutować, no. Myślę, że można to przedyskutować. Słuchajcie, niedługo, my jesteśmy w tej chwili przed dniu 27 i 28, jest duże seminarium z profesorem Blikle. Zapraszamy. Jesteśmy od ostatnich tygodni rekrutacji na MBA. Proszę bardzo, zapraszamy. Zgłoście się jeszcze, żebyście potem nie żałowali, że zmarnowaliście rok albo dwa. Kończymy rekrutację, będzie seminarium, potem zajmiemy się tym biznesem, ale pod warunkiem, że spłyną do nas od was sygnały, że to jest dobry pomysł. Albo że się do tego piszecie. I jakbyśmy sobie kupili z 500 hektarów, czy nawet 1000, to w sumie, ile by to... No, 1000 hektarów to by nas kosztował 10 milionów. No to trochę dużo. No to 500.
5 milionów. No myślę, że za te pieniądze może trochę taniej możemy kupić. To jeżeli będziemy robić te rośliny energetyczne, to wcale nie trzeba mieć drugiej czy trzeciej klasy ziemi. Wystarczy piątka, szóstka, byleby było dużo wody, no i to rośnie elegancko sobie, potem się ścina. Parę maszyn można też wynająć na początek, zanim się dorobimy. Można własnych maszyn, można wynająć przedsiębiorcę, który nam skosi, tam zrobi bale i sprzedamy je. No, no to czekamy na wasze głosy. I teraz jeszcze Kamilu, masz jakieś ogłoszenia? Wszystko, o wszystkim już powiedziałeś, co ja chciałem, więc... No to nie o wszystkim na pewno. Aha, nie powiedziałem jeszcze o tym, że mamy telefon do nas, jest 222-195-321. Nie, to jest rzeczywiście, ale w ogóle... No ale jak już wypowiedziałeś telefon, to właśnie Łukasz do nas zadzwonił. No to Łukasz, a to zadzwonił czy na Skype'a? Okej, Łukasz, słuchamy cię. Dzień dobry, ja tak trochę studiowałem o biogazowniach i z tego, co mnie uczyli, to one są zazwyczaj napędzane przez notacje z jakichś fundacji albo z ministerstw dotyczących ochrony środowiska. One są w sumie mało opłacalne. Tak to by w ogóle nie istniało. Ja wiem, no ale no słuchaj, ale jest taka sytuacja, że Polska musi wyprodukować ileś tam bioenergii. Nie wiem, czy wiecie, że sprowadza się z Indonezji drewno do Polski po to, żeby je spalić w elektrowniach węglowych w Polsce, bo jak się to drewno, bo polskiego drewna nie można, bo lasy państwowe by straciły pracę. Ileś tam 100 tysięcy ludzi, nie wiem, ile w tych lasach pracuje. W każdym razie z Indonezji sprowadzamy za ciężkie miliardy, czy miliony złotych, setki milionów złotych, drewno po to, żeby je spalić z węglem, bo sam węgiel to jest trucizna, ale z drewnem to jest biopaliwo. No to po prostu, jeżeli takie cyrki się dzieją i muszą się dziać, no to dlaczego mamy w tym nie uczestniczyć? No w zasadzie w czym uczestniczyć? Wszystko jest tu jeden wielki cyrk. W czym mamy nie uczestniczyć? Mamy szkołę, która jest można powiedzieć, studia podyplomowe są prawie, że nieregulowane przez Ministerstwo Oświaty. No okazuje się, że to prawie, to jest tak dużo, że ciągle są jakieś problemy. I to tak minimalizujemy, bo Kamil nie lubi biurokracji i ja nie lubię biurokracji. Ale za co się nie weźmiecie, to no, jedziesz autobusem komunikacji miejskiej, to jest dotowany. Jedziesz pociągiem jest dotowany, samolotem. No, samolotem już coraz mniej, ale samolotem to możesz uczestniczyć w aferze Amber Gold. I tak dalej, i tak dalej. No to weźmy się, oflagujmy gdzieś w jakimś lesie, a najlepiej własnym. No i jedzmy borówki, a zimą nam będą lasy polskie, czy leśnicze nam będą siana dosypywać tam do pojemników i będziemy jedli. No. No co, Łukaszu, na to powiesz? No w sumie racja, ale też mnie interesuje, co tam zamierzasz hodować na tych polach. Nie będę hodował. Zapomniałem sobie, jak się to nazywa, jakoś śliż coś tam takiego. Śliż skandynawski, czy śliz skandynawski. To jest roślina, która w tej chwili jest przebojem. Cała Brazylia jeździ na etanolu. Jak stoisz za samochodem w São Paulo, czy w Curitibie, czy w Rio, za jakimś samochodem, czy jak stoją na światach, to czujesz, jakbyś stał przed jakimś pijakiem, który ci huchnął gorzało w twarz. No cały czas, wiesz, jest etanol. Skandynawia. Zobacz Dania, zobacz Niemcy, Holandia, Francja, Anglia. Wiatraki, to wszystko jest nieopłacalne. Ja teraz w Stanach Zjednoczonych, jak byłem, kiedy byłem, czerwiec, lipiec, to byłem, uczestniczyłem w takiej masówce na wiecu, w którym przyjechali działacze ekologiczni, namawiali ludzi do tego, żeby wytwarzali
gdzie tylko można, żeby wytwarzali biopaliwa, i oni nawet nie ukrywali tego, że jeden galon biopaliwa, benzyny z biopaliw kosztuje $26, a tam kosztował $4 benzyna. Więc jest 6,5-7 razy droższy, no a mimo to jest potrzeba taka, prawda, bo tu cywilizacja, bo tu globalne ocieplenie i różne inne idiotyzmy. No to co, odetniemy się od tego wszystkiego? No to co nam zostanie? No zostanie nam tylko walka zbrojna. No a jak dotowana, a przemysł zbrojeniowy też jest dotowany przecież. I jeszcze nawet w Stanach Zjednoczonych jest dotowany. Straszne. Słuchajcie, dziękuję bardzo. Kończymy 22. Kładźcie się spać, bo jutro będzie ciężki dzień. Aha, 1-1 był ten mecz z Anglią. No trochę mnie to uspokoiło, ale dalej mam niesmak, że my jesteśmy tacy niefachowi, że dalej jesteśmy tacy cięcy. Wszędzie się z nas śmieją, nigdzie nas nie szanują, no nic nie mamy sobą do przedstawienia, no ja nie wiem, no płakać mi się chce czasem. Dobrej nocy. Trzymaj się, Kamilu. Pa, hej, wypuszczam już Alberta. Albert, wychodzimy!